Cześć, Dorlitewski, serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Divide and Conquer, kampania Numenoru. Rozpoczęliśmy wojnę z Gondorem w ostatnim odcinku, która idzie na razie bardzo dobrze. Rozbiliśmy ich jedną bardzo dużą armię i dwie pomniejsze, które się tutaj kręciły. Zajęliśmy także dwie prowincje, dwie kolejne już zaraz będą należeć do nas, może nawet trzy. Na początek mamy dodatkowego dowódcę, którego możemy sobie tutaj powołać do służby. I myślę, że to nie będzie głupi pomysł, żebyśmy go sobie zrobili, tylko gdzie on się ten tego pojawił? Yes, my lord. Czy to jest ten? Mój Boże, oni nie, to jest ten chyba. Yes, your orders, my. Yes, my lord. Oni cholery, ci wam powiem, nie wiem, gdzie on teraz jest. Nie, nie pamiętam. Dobra. Jezus Mary, zobacz, co to jest, gry. Potwór. Yes, my lord. Your orders, my. Yes. Ships ready. Your orders, my lord. Yes, my lord. Your orders, my lord. Yes, my lord. Your orders. Yes, my lord. Your orders, my lord. Yes, my lord. Dobra. Your orders, serio? Yes, my lord. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie on jest. Your orders, my lord. Yes, my lord. Your orders, my lord. Yes, my lord. Your orders, my lord. Yes, my lord. Dobra, szkoda, że nie pokazał tego wcześniej. I mamy tutaj armię Gondoru, które nadciągają już do nas. Fantastycznie. I dodatkowo obrońców. To jest zamek, to będzie ciężko zdobyć. Jednak zobaczymy, czy nam się uda. Na pewno będziemy oblegać tą prowincję. 6 tur. Świetnie. Będziemy czekać. Nie będziemy tego szturmować na siłę. Więc tak, stąd wychodzimy. I na pewno chciałbym, nie wiem, kupić wieżyczkę. Pięknie. Wy wejdziecie tu. Z mniejszym podatkiem? Nie, po prostu zbudujemy świątynię. Tak samo w tym miejscu. Wyciągamy wszystkich. Pięknie. A, tu jesteś. Dobra, możesz być zarządcą tego miejsca, jak chcesz. W sumie przyda nam się. Zbudujemy też świątynię w pierwszej kolejności od razu. No i tak. Niestety nie damy rady dotrzeć tutaj w jedną turę. Ten szpieg niech od razu nam pokaże, co się kryje tutaj dalej. Mamy małą armię Gondoru. Ale czy coś jeszcze na przykład byłoby dla nas zagrożeniem? Chyba nie, więc myślę, że ta jedna armia by sobie poradziła. Natomiast ustawimy sobie tutaj na pewno wieżyczki. Świetnie. No i teraz trzeba podjąć decyzję, co tak naprawdę będziemy robić w stosunku do Kirit Inuar. Bo możemy teraz przerzucić te trzy armie, które są na dole. Raz, dwa i trzy, do pomocy im, wiecie? I chyba to zrobimy, bo tak, tutaj ci nie mają szans otrzymać żadnych tak naprawdę posiłków, mimo że jest tutaj całkiem niezły i mocny garnizon. Jeżeli sami będą chcieli wyjść do nas, to będzie to ich przypieczętuje praktycznie los. Tego dyplomatę też możemy sobie przerzucić niżej. Czy ja mogę zwerbować na przykład szpiega? Mogę. Tutaj kolejnego szpiega? Nie, ale jeden szpieg na pewno dodatkowo się przyda, więc wysyłam tutaj dodatkową armię. No i myślę, że wyślemy też trzecią armię w tym kierunku, wiecie? Nie będziemy zwlekać po prostu. Ten szpieg natomiast chciałbym, żeby mi pokazał, co się kryje tutaj na południu. I jedna armia będzie musiała zająć Anulont. I druga, zobaczmy. Gdzie tu jest jeszcze jakaś prowincja? Anfas. Rasmorit. Anfas. Dobra. Tylko gdzie tu jest teraz? Słuchajcie, może tu gdzieś na dole? Nie, boję się, że to po prostu jest droga, a tu będzie prawdopodobnie jakaś osada. Taka z tych dalszych, ale tak czy siak. Zaczynamy oblegać tą prowincję. To jest też zamczysko, niestety będziemy musieli poczekać. Dobra, co robimy dalej? Troszeczkę już zaczęliśmy przynajmniej zarabiać, z tego powodu się cieszę. Tu się buduje, tu się buduje. Tutaj też możliwe, że doślemy powoli posiłki do Karas na przykład. Wyjmiemy ich stąd. Tych jeszcze nie będziemy wyjmować. Ale później będzie trzeba coś pomyśleć. No i mieliśmy zablokować ten port. Za dwie tury będziemy na miejscu. Teraz.
Sylvatere, ty za dwie tury w zasadzie z tą i następną dojdziesz już do miejsca docelowego, ty tak samo. I wtedy przetrenujemy tutaj prawdopodobnie tą armię, a następnie dołożymy dodatkowych jeszcze żołnierzy. Może też uda się w końcu wytrenować dodatkowe oddziały jazdy i konnicy. A następnie udamy się za pomocą floty gdzieś tutaj, żeby wspomóc inwazję. Dobra, sprawdźmy wiadomości. Podpisali rozejm Dol Amroth z Gondorem. Świetnie. No i my chyba nic więcej w tej turze nie mamy do roboty. Zatem wrócę do was w kolejnej. I kolejna tura, moi drodzy, więc tak. Oczywiście zatrzymał się tutaj niestety dyplomata. Więc przerzućmy go sobie dalej. Fajne jest też to, że Gondor nie bardzo jest w stanie sobie pozwolić na odciągnięcie armii od granicy na Anduinie z Mordorem, żeby ratować się przeciwko nam. My jesteśmy znacznie większym zagrożeniem na razie dla niego. Okej, słuchajcie, moglibyśmy ich teraz zaatakować w taki śmieszny sposób, że wy zaatakujemy zarówno jedną armię, jak i drugą, gdy jedna z nich przyjdzie z pomocą. To by było całkiem zabawne. O, i tutaj mamy już dwie armie, świetnie. Gondoru. Więc tak, jedną... O, dużo bitew widzę, że już czeka nas w tej turze tak praktycznie. Dobra. Tak, ściągamy dalej posiłki nasze kochane. I myślę, że tutaj możemy rozpocząć, bo tak, tu jeszcze 5 tur oni będą ją przetrenowywać. Doślimy te posiłki. Co bym chciał? Chciałbym jeszcze szybciej, żeby kultura się zmieniała w tych prowincjach. To na pewno bym chciał. Zróbmy też wszystko, co jeszcze w tym możemy w tym odcinku, żeby sobie uzupełnić oddziały. Więc tak, przetrenowanie. Pięknie, najlepiej każdego tak naprawdę. Ciężko zbrojnych. W pierwszej kolejności oczywiście. No a później dobudujemy jakieś tam nowe rzeczy. Teraz ty możesz wreszcie sobie zamieszkać w tym miejscu. Troszeczkę podniosłeś też dochody. Imladris. Imladris. Ja bym chciał też szybciej naszą kulturę. Więc zbudujemy jeszcze świątynię. Szpieg zwerbowany. Fantastycznie. Od razu go sobie wyślemy na teren Gondoru. Gdzieś tutaj. Okay. No i zacznijmy. Słuchajcie, najpierw zaatakujemy ich. Jeszcze może przestawmy ten okręt. Świetnie. I zaatakujemy ich najpierw w tym miejscu. Staniemy sobie dokładnie tu i powinniśmy... Aż, cholera. Dobra, no to co? Najpierw tą armię. Nie ma żadnego trebuszetu. Jest jeden oddział łuczników. Mamy tak, włócznicy, włócznicy, włócznicy. Więc powiem wam szczerze, że nawet na pierwszej linii to możemy ustawić sobie nasze jednostki do walki w zwarciu. Ok, tak czy siak. Save'a robimy. Bitwa. Pięknie. I stoczmy. Miałem nadzieję, że może wróg nas, gdy zaatakujemy go, no to wtedy posiłki przyjdą z zamku i będziemy mogli zabić wszystkich w tym samym czasie. Okay, rozpocznij wystawianie w tych jakże pięknych okolicznościach przyrody. Albo nie, wiecie co, idziemy standardowo, tak jak zawsze. Czyli te kusznicy w drugiej linii. Możecie wybierać sami cele, tu już nie będziemy się za bardzo bawić. Następnie nasze oddziały szarżujące. Dobra, ustawmy ich sobie tak. Następnie jeden oddział tych. Jeden oddział tych. I zostanie na... Zostaną tak, pikinierzy, którzy też mogą zająć tą pozycję, świetnie. Będziecie wspierani przez jeden oddział mieczników i dwa oddziały mieczników też tutaj. Jak nie, jeżeli będzie chciał nas atakować z flanki, no to będzie musiał się postarać, jednym słowem. No i dowódca. Dobra, cała grupa, pięknie. I rozpoczynamy, idziemy w jego kierunku. A on będzie oczywiście się przemieszczać. No to w takim razie szybciej troszeczkę. O, dobra, wrócę do was, jak on się ustawi. Dobra, jesteśmy już blisko. I nadal się gonimy, niestety. A troszeczkę tych bełtów tam przynajmniej może polecieć. Pięknie. To był bardzo zły wybór ataku akurat na nich. Okej.
co, wszyscy halabardziści do przodu i huzia na juzia, czy nie? Teraz jest ciężka kawaleria. Wiecie co? Ja bym bardzo chciał, żeby wszyscy zaczęli strzelać w tą kawalerię. Byłoby dla mnie nieziemskie. No i ci pikinierzy, to oni nawet nie odniosą za bardzo strat. No właśnie o to chodziło, świetnie. Dobra. Zacznijcie strzelać w nich już, czy... Hello? No, nabić te kusze i ognia. O, właśnie, chodziło, o to chodziło. Do przodu. Do przodu. I tak samo tutaj, świetnie. W tamtej stronie zostali wybici, więc bierzemy naszych mieczników z flanek. I zaczniemy ich okrążać. Tutaj tak samo zresztą. Szybciej, trochę szybciej. Gdzie są topornicy? Słuchajcie, wyślemy teraz toporniku do walki. Pięknie. Miecznicy i włócznicy. Przy okazji jeden oddział też miczników tutaj do walki. Świetnie. My się zaczęli przebijać, jak widzicie. Nieźle. Może nawet drugi oddział miczników też rzucimy tutaj do walki. Pięknie o to chodzi. Właśnie chodziło. Cudownie. Ci powinni ich zatrzymać. Przynajmniej częściowo. Czy... Serio, czy naprawdę nie możecie ich tam... Macie ciężkie kusze. Dobra, pomóżcie im tutaj. Nie, ci kusznicy mają wybitne problemy z trafianiem. Ale trudno. Okay. I już nie strzelajcie, bo będzie teraz ranić swoich. Będzie bez sensu. Generał przeciwnika nie żyje, ale czy kapitan? No i myślę, że tutaj też powinniśmy bez najmniejszych problemów właśnie użyć jeszcze falangi i pokonać. Świetnie. Tak jest. Dobra, teraz bierzemy sobie może jeszcze jeden oddział mieczników. A raczej tych topor... nie mieczników, tylko jak, oni, jak ich nazywamy? Chyba tymi. No. Tarczownikami. No właśnie, o to chodziło. Teraz im pomogą, już nie mają szans tego przegrać. Dobra, raczej ich nie dogonimy. Ale... dobra, to wychodzimy z bitwy. 141? Nie wiem, czy się pozbierają. Możliwe, że się jeszcze pozbierają. Tak czy siak, my mamy wystarczającą ilość sił teraz, żeby zająć tą prowincję, która jest na dalekim, dalekim zachodzie Gondoru. I zdobyć jeszcze jeden kluczowy port. Execute. Pięknie. No i oblegamy, tylko że to jest znowu twierdza, to będziemy trochę tutaj troszeczkę czekać jednak. Prawdopodobnie ci dojdą im z posiłkami. No i teraz będzie trzeba się zająć tą armią. Tak, mamy kiepskie relacje z Rohanem. Trzeba będzie się zabezpieczyć w takim razie przed ich atakiem ewentualnym. Jak tutaj widzicie, już nadciągają. To może być ciekawe, jeżeli powiedzmy jeszcze Rohan mi wjedzie. Pedalondę. Dobra, no po prostu armie, które są tutaj, muszą przerzucić swoje wojska najlepiej do... No do Edalondę na przykład. Się przydały. Pięknie. Ci nie. Ci też nie. To nie jest głupie, tylko że ci aż kosztują 1000 ich utrzymanie.
Może być to po prostu problematyczne. Okej, strasznie bym był zaniepokojony, jeżeli Rohan by mi jeszcze teraz wjechał. Mogłoby być to dla nas faktycznym problemem. Czy ja mogę coś werbować już? Nope. Najwidoczniej, słuchajcie, jedną armię ewentualnie sobie odciągniemy, prawda, od powiedzmy walki z nimi. Połączymy ich sobie, przetrenujemy i ci cofną się do odparcia Rohańczyków. Tu mamy też jedną armię, która wcale nie musi aż tak, nie wiem, mocno oblegać tej osady. Na razie jednak. Z czym będziemy się tutaj bić? Podejdźmy bliżej. Pięknie. No i zaatakujmy. Dobra, jeźdźcy. To jest dość... Dobre te jednostki są generalnie ich. To niby są takie średnie, taka średnia piechota, ale jak przychodzi do walki, to radzą sobie naprawdę dobrze. Mam jeden oddział łuczników, drugi oddział łuczników. 5 atak strzałami. Generalnie łucznicy w tej modyfikacji nie stanowią aż tak wielkiego problemu. Dobra, my mamy tutaj zdecydowaną przewagę, jeżeli idzie o walki, jednostki walczące w zwarciu, to uderzymy na nich szybko. Łucznicy będą likwidować po 3 oddziały jeźdźców. Katapulta ma bronić, no i halabardziści też mają likwidować jeźdźców, więc zróbmy save'a. No i czas stoczyć kolejną bitwę. Muster your courage, men! We march into battle! Dobra, rozpocznij rozstawianie. Teraz w odróżnieniu... No i teraz pytanie właśnie, czy on się ustawi gdzieś tam? Czy może... ustawi się jakoś normalnie. My sobie na razie rozstawimy się w ten sposób, świetnie. Łucznicy. Choć nie, my mamy katapultę. Słuchajcie, to się ustawmy może w takim razie gdzieś tutaj. Niech on przyjdzie do nas. Jednym słowem. Halabardziści w ten sposób, świetnie. Katapulta może być gdzieś tutaj. No i teraz zaraz będziemy myśleć jak dalej z tą piechotą. Myślę, że jakoś w ten sposób ich ustawimy i generalnie na sam tył ci. Dobra, lekka jazda też na flankę i ich użyjemy raczej do dobijania uciekinierów. Mamy tam jeszcze dwa oddziały, które są, to są miecznicy, tak? To nie, to jeszcze zrobimy tak. Ściągnijmy jakoś, nie wiem, lepiej, rozsądniej. Dobra, na razie się ustawmy w ten sposób, świetnie. I co, idziesz do mnie? Czy ja idę do ciebie? Pytanie za 100 punktów. Ja mam katapultę, więc rozsądniej by było, jakbyś, jakbym przyszedł, jak gdybyś ty przyszedł do mnie. Okej, rozstawmy się gdzieś tutaj. Pięknie. To nawet na biegu. Wy tak samo. Teoretycznie mógłbym już do niego strzelać. I wiecie co, spróbujmy jeszcze nawet płonącymi pociskami walnąć. Tylko nie wiem, czy z tego załomu to w ogóle coś wyjdzie. Nie, dobra, oni w ogóle nie widzą, to bez sensu. Jakby się gdzieś tutaj rozstawił tą katapultą. Tu mnie chyba będzie flankować. Jakby co, mamy ten oddział z dowódcy, który będzie w stanie im przeciwdziałać, ewentualnie mamy też oddział jazdy. Dobra, spróbujmy ich ostrzelać, może tym razem się uda. Przy okazji, słuchajcie, zaczniemy chyba ich atakować jednak. Tak jest, bierzemy całą naszą piechotę i do boju. Pięknie o to chodziło. I teraz tutaj. I od razu tu. Tu zaczniemy ich okrążać. Halabardziści. Może od razu w tym kierunku. Wy tak samo tutaj. I wy do przodu z tej strony, świetnie. If we continue like this, we will smash the enemy.
Ej, tu ich okrążymy, wiecie? Więc tak, chciałbym, żeby wszyscy kusznicy strzelali w jazdę. Ja pierdolę. Idźcie mi stąd w ogóle. Nie znam was. Okej, pomóżcie mi tam. Wy tak samo. Boże, co za idioci. Znaczy tego nie nazwę. Z katapultą. Raz, dwa, trzy. Tu się przenieście. No, to są oddziały, które mogą walczyć na równi. Pięknie. Że oni nie mają generała, a my mamy. No, dobra. Nie wiem, jak oni to zrobili, że mnie nie zauważyli, ale jakoś dajemy radę. Strzelacie, czy... Strzelacie, czy... Boże drogi. Dobra, tak, tak, tak. Uciekajcie przed nimi cały czas. Wiecie, jak tylko się odwrócą, to będziemy do nich strzelać. Okej, właśnie o to chodziło. Po plecach ich. Dziękuję bardzo. Teraz... staram się wytrzymać. Postawcie w mur. Świetnie, spear wall. Trzy oddziały w tą stronę. Tutaj atakować. No, generalnie to powinni to wytrzymać. Okej. Mamy... Tu już wygraliśmy. Świetnie. No to może ich troszeczkę tam, i troszeczkę im tam pomożemy. Ci jeźdźcy ich ścigają, świetnie. A ciekawe, czy uda się ich, powiedzmy, tutaj teraz jeszcze troszkę złamać, na przykład. Teraz do tyłu. Wszyscy kusznicy. Niech się przerzucą na tych. Pięknie. I generał tak samo, do ataku. A jazdą zaatakujemy ich od tyłu. Okrążymy je od drugiej strony, zaatakujemy. Tutaj widzę, że bardzo ładnie poszło. Napierać na nich. Więc tak, pierwszy oddział tutaj. Drugi oddział tutaj. Trzeci. Musi też zasiąść od tyłu przeciwnika. Ale powiem wam szczerze, że bezużyteczne są ci kusznicy na razie. Ponownie do tyłu. Wy możecie w nich strzelać. Zadąć wróg. Pięknie. I od razu zaatakujemy. Nie, serio, no mogliby już ich złamać, naprawdę. Dobra, złamcie ich. To w takim razie znowu do tyłu. A wy walczcie wręcz, bo i tak się nie nadajecie do niczego innego. Z tego co widzę, okej. Okay. Widzę, że spokojnie żeśmy to wygrali. Będziemy ich ścigać. Pięknie. Nawrót. A, przepraszam bardzo. Jeszcze możemy. Jeszcze tu coś może być z tego. Dobra, ścigać ich tam. Super. Skoro ucieka, ja się z tego bardzo cieszę. I wy też. Pięknie. Dobra. Wy już w nic nie strzelajcie lepiej.
Jak skończycie ich gonić, gońcie ich tutaj, tutaj. I na tym myślę, że zakończymy bitwę. Doskonale. Tamten oddział cały wybity. Świetnie. No to możemy ich na spokojnie pogonić. The enemy army flees the field. Pursue and run them down. No, pięknie się obrócili. Dzięki czemu szybko ich wykościmy wszystkich. Dobra, kto tu jeszcze do mnie biegnie? Jeden jakiś zapomniany żołnierz. Dobra, bierzemy go. Ale ta katapulta to, nie wiem, więcej przyniosła strat niż korzyści. Czegokolwiek innego. To by było na tyle, prawda? Tak jest. 258 straconych. Dobry wynik. Ale normalnie nie. W zasadzie mogłem to przewidzieć, że katapulty atakują. Ona atakuje po takiej niskiej paraboli. Jeżeli przed nią jest górka, to pocisk będzie miał taki lot tnąco koszący, że zora wszystko, co jest na jego drodze. No i trochę nie pomyślałem. W Warhammerze jest to zrobione tak, że nie wiem, jakoś magicznie faktycznie przelatuje mi ta broń artylerii jest niezwykle celna. No tutaj niestety nie. Dobra, 2000, execute, do widzenia. Pięknie. I teraz mamy możliwość zaatakowania tej drugiej armii. No i myślę, że słuchajcie, to zrobimy, bo powinniśmy sobie dać bez problemu radę z nią. W takim razie staniemy od razu tu. Pięknie. I co oni mają? Słuchaj, to jest ponownie śmieciowa armia. Myślę, że jeszcze w tym odcinku moglibyśmy sobie z nią poradzić. Ale skoczmy, bo może się uda właśnie do Mordoru. Czy ja jestem w stanie porozmawiać z wami? Witch King, tak jest. Sojusz. Przyniosę ci propozycję sojuszu. Chcesz moją mapę? W takim razie może za... jesteś... Jesteś bankrutem. Super. Goodbye. No, goodbye. Znaczy nie mamy o czym gadać. Okej. Więc tak, tu jest w miarę spokojnie, tu jest też w miarę spokojnie. Królestwo nam się rozrosło, jak widzicie. Troszeczkę. Tutaj 8 tur, tu jeszcze 5 tur, tutaj 10 tur. Generalnie te dwie armie będą musiały, jeszcze jedna armia będzie musiała zająć tamten teren. Zaatakujemy tutaj. No i ta armia musi w jakiś sposób powstrzymać napływ przeciwnika, który no, może mieć tutaj jakiś nieograniczony potencjał tak naprawdę. Zobaczymy, że nic już nie nadchodzi, więc to były tak naprawdę całe siły, które broniły zachodu. Fajnie. Gdyby nam się udało nawet przejąć gdzieś tutaj do tego terenu, ewentualnie jeszcze dalej, nawet dojść to już do granic Dol Amrod, to Gondor jest moim zdaniem w ciemnej dupie. A, tu jest jeszcze jedna prowincja. Okej. Okay. No to będziecie mieli dodatkową robotę po zajęciu. Ewentualnie wyślemy wojska z Armenelos. To też jest, powiedzmy, jakaś forma będzie wsparcia dla nich. Zwerbujmy sobie jeszcze kilka oddziałów, powiedzmy. W Sorrontil można było dosyłać posiłki. I tak. Yes, my lord. Mamy kolejną bitwę, którą możemy stoczyć. Pięknie. Więc tak, oddział mieczników. Nic tak naprawdę ciekawego tutaj nie ma. Taka mieszanina, kilka elitarnych oddziałów, owszem. Ale myślę, że taktyka nie będzie się różnić za bardzo od tej poprzedniej. Może tymi dwoma armiami, jeżeli już jesteśmy blisko tej twierdzy, postaramy się ją przenieść na automacie. Wtedy jest szansa, że będzie miał to jakiś cień, przynajmniej skuteczności. Rozpocznij rozstawianie i to jest dobra mapa na artylerię. Tak jest, więc od razu ją sobie ustawmy tutaj. Można gdzieś tutaj, świetnie. Czy nie? O, tutaj ją sobie rozstawimy, pięknie.
pierwszej kolejności będzie to piechota. Mocniejsza, pięknie. Następnie halabardziści. Gdzieś tutaj, z tej strony powiedzmy. Mogą sobie stać jak stali. Kusznicy przed nimi. Dobra, tych halabardzistów jednak wycofamy. Wiecie co, zostawimy ich sobie gdzieś tutaj na flance. I drugi oddział tak samo na flankę. Pięknie. Generał z tyłu. Jeźdźcy też gdzieś z tyłu. Może być do ochrony tej flanki. Dobra, i teraz kusznicy. Kuszników sobie rozstawiamy w ten sposób. I mają ostrzelać dosłownie wszystko, co będzie na nich szło. Wy. Tak są. Płonące pociski i łubudu. Dobra, może tym razem coś, na coś się przydadzą. Ja bym bardzo chciał, żeby ta katapulta, w ogóle jak pierwszy raz wystrzeli, już, mam nadzieję, że to zrobi, celnie, nie w moich kuszników, bo uznam, że jesteście upośledzeni. Okej. Brawo. Ja bym wolał, żebyś strzelał jednak w tych. I przyspieszymy czas. Tu się tak ładnie zgrupowali, wiecie? Niby tam trafia... O! To było dopiero piękne trafienie. Fajnie. No jakieś tam straty zadamy im. Bardzo ładnie. Trochę wolniej. Zmieńcie cel. W ogóle mała pauza. Teraz rozpoczniemy marsz wszystkim, co mamy. Do przodu. Pięknie. Przy okazji... Dobra, czy ta kawaleria, czy ta artyleria, znaczy się. Puścimy ją. Ci kusznicy też powinni ładnie tutaj zasypać już strzałami. Pięknie. Trąbki załączyli. Dobra, strzelajcie tutaj. Jest duża szansa, że nie traficie swoich. Jeźdźcy. Dobra, pomóżcie im. Halabardziści też niech okrążą przeciwnika. I wy tak samo. Do przodu, świetnie. A tu widzę, że spanikowali już? Dobra, jazda do tyłu. Wichali nam troszeczkę w plecy. Mam nadzieję, że tego nie zapłacimy zbyt wysokiej ceny. Okej. Okay. To jest lekka kawaleria, powinniście sobie z nią poradzić bez problemu. Okej. Okay. Do tyłu. Troszeczkę okrążymy. Ustawić mur. I zaatakujcie teraz tych łuczników. Pięknie o to chodziło. No i bardzo fajnie, dobra. Okrążamy. Dobra, ci jeźdźcy powinni wytrzymać. Nie wygląda to jakoś tragicznie. Co strzelają pusznicy? Chciałbym się bardzo dowiedzieć. Okej, w ten oddział. Świetnie. Tutaj mamy nawrót jazdy. Pięknie. Tak samo do przodu, do przodu. Doskonale, tu już przełamaliśmy ich. Pięknie, wspomóżmy atak. Ciężkimi miecznikami. Katapulta, skończyła im się amunicja. Słudzę katapulty. Pierwszy oddział tutaj. Drugi oddział gdzieś tu.
pięknie. Właśnie o to chodziło. Dobra, gdzie są nasi jeźdźcy? Jeźdźcy do tyłu. Teraz będą ścigać właśnie uciekinierów. Już jest ten czas, w którym możemy śmiało to zrobić. Okej, generał przeciwnika ucieka i przy okazji nie żyje. Fantastycznie. Tak, też tak. W ten sposób świetnie. Gońcie ich. Wy też możecie gonić już bez ustawienia muru. Uczni i wy tak samo. Dobra. To my przyspieszymy spykrę. Kontynuuj oczywiście i zaczniemy teraz eliminować wszystkich uciekinierów, którzy tutaj są. Zminimalizować szansę na to, że wróg wróci na pole bitwy, tak, znaczy na mapę kampanii. Oni się czasem bugują, więc warto mieć, no nie wiem, cały czas tutaj rozkazy im wydawać też ręcznie. No, pięknie, jeszcze ten. No i tamtego raczej już nie zdążymy dogonić, choć możemy próbować. Nie, nie zdążymy na pewno. Raczej ucieknął. Tak jest. Koniec bitwy. This is a clear victory. Nie, piękne straty im zadaliśmy. Zobaczcie, 127 to zostaną rozbici. Dzięki czemu miasto, które tutaj jest oblegane, stoi przed nami otworem. Wspaniale. Sądzę, że po zajęciu tych wszystkich prowincji, po zniszczeniu już chyba ze 3 pełnych armii Gondoru, jeżeli mielibyśmy ich wszystkich tak połączyć ze sobą, 3 albo nawet 4, to Gondor mocno straci teraz na znaczeniu. Execute. Fantastycznie. Glory, honor, victory. No i teraz pytanie, czy my chcemy od razu uderzyć może tymi dwoma armiami, wiecie, tych, których tutaj mamy, prawda? Ta armia uderzy może w to miejsce, ta armia natomiast uderzy tutaj. Czy pomagamy im zdobyć od razu... Bo już to mogę szturmować. No nie wiem, podejdźmy na razie blisko. 10 do 3, spróbujmy. Będzie to na Numenor 27. Fantastycznie, muszę sobie światło zapalić. Ciemno robi. I... 979, ale mi zależy na tej szybkości, wiecie. Eksterminacja populacji, świetnie. I teraz możemy sobie tutaj powiem wam tak, możemy połączyć część tych oddziałów. Wiem, że może, bo niekoniecznie możemy ich przetrenować, prawda? Mamy tutaj zbyt niską kulturę i to niestety troszeczkę potrwa, zanim tą kulturę zyskamy. Więc tak, naprawmy oczywiście zamek, no, zróbmy to. Tego nie będziemy oblegać, tego nie będziemy szturmować na pewno. Ale tutaj możemy sobie przetrenować jednostki przynajmniej. Czy nie przetrenować jednostki? Boże, co ja mówiłem? Przemodelować armię. Czyli połączyć jednostki i tak samo tutaj. Na pewno połączymy kuszników, bo oni są bezużyteczni i trochę zajmują miejsce. Więc tak. Halabardziści. Nie, dobra, tych też sobie myślę, że wszystkich połączymy. Tutaj też sobie jednostki połączymy. Teraz zabierzemy część jednostek, które tutaj mamy. Na pewno to będą ci halabardziści. Super. Połączmy ich sobie. Następnie te dwa oddziały. Tak samo. Co byśmy ci oddali? Możemy ci oddać tych. I możemy ci oddać tych. Plus ten jeden oddział kuszników. Wspaniale. I teraz co zabierzemy w zamian? Sądzę, że moglibyśmy zabrać te dwa oddziały. Pięknie. Mamy jeszcze jedno miejsce wolne.
kogo byśmy chcieli stąd zabrać jeszcze? Możemy wziąć ciężkich łuczników. Your orders, my lord. Tutaj też w sumie mogłem połączyć sobie te armię. Troszeczkę, wiecie, zminimalizujemy koszty utrzymania armii, a przy okazji będziemy mieli okazję do przetrenowania i przysłania nowych. Bo my tutaj już ściągamy, jak widzicie, nowe posiłki, więc cały czas będziemy wysyłać z Edelonde, znaczy tak, z Winlonde na pewno. Zwerbujmy sobie tych, zwerbujmy sobie jeszcze jeden oddział tych, świetnie. Trochę to potrwa, ale myślę, że będzie całkiem niezły wynik. Gdzie jest już ten mój okręt? Nie, jeszcze nie. W następnym turze dopłyniemy do niego. I teraz tą pełną armią będę w stanie zająć sobie już południową prowincję. I wezmę sobie chyba, nie wiem, albo kuszników, albo łuczników wezmę. Nie, weźmiemy miecz, weźmiemy tych. I atakujemy tutaj. Przy okazji, od razu wieża strażnicza, wy na razie nic nie robicie, wy też się przemieszczacie, tu mamy jeszcze pełną armię, fantastycznie. Dobra, na razie ta wojna idzie jak po maśle, jednym słowem. No i cóż, słuchajcie, tutaj w takim razie skończę odcinek. Będę też w następnej turze zaczniemy kolejną turę. Znaczy, w następnym odcinku zajmiemy przy okazji też kolejną turę. I dzięki za uwagę. Słuchajcie, jeżeli wam się to podobało, no to kciuk w górę, zostawcie komentarz. Pamiętajcie o linkach w opisie. Tam jest Patronite, Facebook. Przez Patronite można wesprzeć kanał i moją twórczość. Jeżeli wam się ona podoba, będę niezmiernie wdzięczny. I do usłyszenia. Hej, papa.